Cześć, jestem Farę, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz ostatni w rozdziale trzecim. Zanim obejrzymy sobie wspólnie event, który Epic Games dla nas przygotował, chciałem wam przypomnieć, że Polska dzisiaj stawi czoła Francji i zmierzą się na mundialu. Więc jeżeli uważasz, że Polska dzisiaj rozgromi Francję, no to strzel gola za nich, zostawiając łapeczkę w górę. Dodatkowo dzisiaj do zgarnięcia macie przekozacki puchar. Mityczną rybę Fortnite'ową i do tego 100 zł PSC. Wystarczy, że po uruchomieniu serweru wbijesz do gierki, wpiszesz kod Farę do sklepu i w komentarzu napiszesz Polska wygra z Francją. A wyniki konkursu ogłoszę już w następnym odcinku, jak będę kupował 100 stopni karnetu bojowego. No i umówmy się, że za każde 5000 łapek zostawione pod tym filmem rozdaję jeden karnet bojowy więcej w następnym odcinku. Moi kochani, 30 sekund do rozpoczęcia eventu. Dołączyło już więcej osób, rozejrzyjmy się w koło, co się dzieje. Mamy na taką wyspę z takim drzewkiem, na której jest też telewizor, gdzie teraz jest mega oblegany przez innych graczy, nie można nic zobaczyć. Zeskakujemy na dół i spadamy z wyspy, czy coś się wydarzy? Okej, wracamy z powrotem na górę, więc nie da się zeskoczyć na dół. 3 sekundy. 3 sekundy? 1, już! Go, go, go! Zacząć, wow! Gościu, powrót! Stary! Telewizor się odpalił. Normalnie! No. No widzowie, i będzie gościu, koniec. Polsat śnieży, jak zawsze. Uderzcie w telewizor. Ale przejście takie tradycyjne jak na Epika, że biały ekranik i teraz jakaś fabuła pewnie. Pa. Cicho. Dobra, skupmy się teraz, panowie i panie. Chciałem wam podgłosić trochę, ale nie mogę. Tornado wleciało w chrom. Ona się nazywa Herold? Jak ona się nazywa? Herold, dobrze, okej. Okay. Dałem wam troszeczkę głośniej, widzowie. Zobacz, jaka znieczulica. Valer Pega. O kurde! Czyli RPG wrócą? Taki leak może? Jest szansa. Oni niby teraz się cieszą, że pokonali, tak? Mocne! Ona im z liścia da? O kurde. Drzewo nieskończoności zamienione jest w chrom. Ta mapa chyba w chrom się zamienia, zobacz, woda. Mocne. Ta. Jest punkt zerowy. To ostatnio flipło, nie? Mhm. I tupło. A co, dzisiaj, nowa mapa. Dzisiaj Donald Mustard dodał coś takiego. Taki wpis. Przed punktem zerowym nie było nic na Twitterze. Taki fun fact. I co? Koniec eventu. Nie denerwuję, nie. Okej. Dobra, panowie, cisza teraz. Zobaczymy, co się wydarzy. U mnie faluje paluch rybny. U mnie. Czemu? A on nie LeBron James, gościu. Ej, spójrz na tej skale, tak gdzieś daleko jest jakiś budynek, widzicie? Budynki są. No, są. Lamy. Jak tą gwiazdą przyleci Midas, to nie wytrzymam. Raport, proszę. Tosia, raport, proszę. Nawigacja leży, komunikatory siódemki usmażone, wszystko wyłączone. Może ci się ruszać jak coś. Okej. Albo koordynaty są błędne, albo mamy daleko do domu. Domu już nie ma. O lol! Zostaw mnie!
Czy mogę ruszać? Nie. Nie, teraz nie. Słuchajcie, to będzie zlepek wszystkich sezonów Fortnite. Mapa będzie złożona ze wszystkich miejscówek, które były do tej pory. To jest gdzieś na stepa. Dobra, co dobra, jest? Dobra. Można ruszać? Słuchajcie. Jeszcze? Rozpoznawajcie, co to jest? To jest farma. Nie, nie gadaj, nie gadaj, że będzie ten. Była ta farma kiedyś. Była stary farma. Bananek, jakaś muzyczka. Mamy też tutaj Big Bena z Tilted Towers. Z przodu puszcie mamy, do patrzcie. Lunety podejść, puszcie do lunety podejść. Spójrzcie, z przodu mamy kawałek Meksyku. Do lunety? Tak, 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 do lunety. I możecie lunetą przybliżać, bo musicie znaleźć drzewo jakieś. A tu jakieś kulki z szakiem zbieram, mam dwie już. To stary, drzewa jakiegoś zepsutego. Zbieramy teraz energię punktu zerowego, stary. Jest bramka, czyli boisko na lepkim lasku, tak? Jak on się nazywał, ten lasek? Nie wiem, ale tam masz... Biorę teleskop, ci zaklepuję, bierz stary, tu masz, doba. Jeszcze poczekaj, na razie chcę się rozejrzeć, wiesz? Parasolka. Wow, ale ona wybija. Na drzewie jest kolejna kula, biorę ją. Dobra. Kolejna bramka. Jest teleskop. Użyjemy teleskopu, możemy spojrzeć. Z przodu mamy... To jest ta chatka. Mam kulę. Na której, moi drodzy, możemy odbierać misje świąteczne. Kojarzycie? Aktywuj sobie Krystian tą. Krystian tego nie widzi. Krystian, chodź tu na dół. Spokojnie, panowie. Ja tu zbieram wszystkie rekwizyty na spokojnie i sobie sprawdzam, o co chodzi. Ale żeby ci to nie przepadło, bo to masz filmik taki fajny. Aktywuj retrospekcję. Kto grał w Fortnite i pamięta event z rakietą, zostawia łapkę w górę. To był pierwszy event, który rozwalił system w świecie gier, tak naprawdę. To było mega mocne. Ja pamiętam, kurczę, przeżycie było bardzo fajne. Okej. Okay. Aż łezka poleciała. O kurde. Nie, spadłem. Ja też. Bye bye. Dobra, żyjemy, Jezus. Czyli... No nie, znowu. Tosia, raport proszę. Odczyt energetyczny punktu zerowego wskazuje na szybką regenerację. Gwiazdki się respią jakby z czasem. Przygotuj mój kolejny mezon do fuzji i... Rozłącz się. Co my tutaj mamy? Campground. Któryś z nas musi przetrwać. Ognisko. Co ty mówisz? Zobaczysz. Mi się pojawił ten bus tutaj. Wow. Panowie, coś zaczyna się dziać. Poczekajcie. Punkt zerowy. Gdzie on strzelił? Patrzcie, złapał wyspę jedną. Złapał drugą wyspę. Gdzie on strzela? A te drzewo, o którym wam mówiłem z teleskopu, to trzeba było znaleźć. Słuchajcie, widzowie, mi się wydaje, że my w tym oto momencie budujemy wyspę. Pamiętacie tą wyspę, jak było zamrożone Tilted Tower? O kurde, patrz! To był siódmy sezon samoloty chyba, tak? Tak, to było to. Okej. Okay. Nie gadajcie, że my zbudujemy wyspę w ten sposób. To było coś pięknego. Mamy jakąś tutaj zadanie, jakąś czasówkę. Piłka jest jakaś, wybiłem ją. Na mnie macie fragment drzewa, pinguję wam. Nie, słuchajcie, róbcie sobie te swoje zadania. Bo tutaj każdy ma, wiecie, swoje, że tak powiem, nie? Okej. Aha, dobra, zepsułem, to nie o to chodziło. Myślałem, że punkt zerowy jest punktem, który mam zdobyć x dalej, jestem głupi. Kolejny flashback na mnie, jak coś, tylko mówię. Dobra, tego nie mogę zebrać, okej, tylko musiałem po prostu po tak złapać. Kolejny punkcik. Zakazany świat? Nie jest szansa, moi drodzy. Mamy NPC-ta, ty. NPC-t jest. Dalej, zrobię to. Nie mogę znaleźć, no może punkt zerowy pomoże. Okej. A stary, kulką jestem! Elegancko, czekaj, muszę do punktu zerowego cisnąć. Czy mogę go dotknąć? Nie udało się złapać, a szkoda. No coś bierze, no. Ło, kurczę, patrzcie, znikło mi spod nóg, co jest? Okej, okay, punkt zerowy coś przywołuje. Uwaga, gdzie jest ta linia? Patrz, jak on niesie planetę!
Stary, to jest ta wyspa! Nie, co to jest? Nie, taka kostka. Co ty gadasz? Myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest ta wyspa, w którą się zmienił Kevin. Domek, gościu. Aha, to muszę dać... A, bo to jest śnieżna kula. Dobra, już kumam. Bounty, bounty. Kulę śnieżną trzeba tu wstawić, panowie. Gdzie jest, skąd jest kula śnieżna? Właśnie nie wiem jeszcze, skąd jest kula śnieżna, ale pewnie... Mam na mnie kulę śnieżną. Okej, ciśnij. Są śnieżki, stary. Mam A, kulę. Bo to jest taki jump quest, że to znika. Dobra, ale ja jestem borowik. Ja nie wiedziałem, że to tak działa, okej. Okay. Że niby tu... Masz, stary, kulę na mnie. Tu, tu i tu, okej. Okej. Aktywuj retrospekcję. Aktywujemy kolejną retrospekcję i tu właśnie była walka pani Misi, tego mecha bota z... Okej, okay, no bananek oczywiście zawsze musi tutaj przytrolować troszeczkę. Okej, okay, czyli wiemy, o co chodzi. Co to jest? Chicken. Hej, chicken! Woohoo! Nie wiem, co zrobić z kurczakiem, kojarzycie? Nie. Woohoo! Jest! Tutaj do zagrody go trzeba przyprowadzić. Słuchajcie, kurczak musi przyjść do zagrody, jak oglądacie event i gracie. Tu trzeba go wrzucić. Okej, okay. I w krzakach od razu koło, koło farmy kurczaków jest kulka. I za halą też jest kulka. Kulka. Za halą, za tą czerwoną stodołą. Wiecie co, widzowie? Jak będę miał kiedyś swój dom i podwórko, to bym chciał mieć taką czerwoną stodołę amerykańską na podwórku. Serio! Taki garaż w środku. To było coś. Ale marzenie, co, Szaku? No, fajne. Byś tam zamieszkał. Stodołę. Dobra, wykonaliśmy odpowiednią ilość zadań, żeby aktywować kulę. Wow. Przyciąga kolejny fragment. I zobaczcie, ten fragment jest już bardziej... Jest chyba większy, bardziej zaawansowany. Jest jakieś drzewo, suche drzewo. Co nam mówi suche drzewo? Nie! Czekajcie, wyspa pierw jest. Myślałem, że tamta plama to jest teraz przyciągana. Dobra. To jest planeta... To jest lód, stary. To jest lód. Lodu, ta. Ach, nie doskoczyłem. Ale też fajne doświadczenie, takie spadanie. Lećcie na ten lód. Mam kuleczkę. Bałwan, co mi bałwan może dać? Musisz kulkę położyć koło zadania, koło statku chyba. A jak ulepiliście kulkę? A, stąd. Okej. Okay. Ile macie już tych kulek zebranych? Op! Patrz, nie doskoczyłem. Widzieliście, widzowie? Za ciężka kula. Hop! Okej. Okay. Hop. 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 Boom. Dobra. I... Nie? Tak nie działa? Jeszcze raz dorzućmy tą kulę. Okej. Okay. Może wystarczy, żebym tylko wszedł. Tak, kulą nie trzeba ruszać. Wystarczy wejść i stanąć, bo ja rzucałem tą kulę. Kolejna wyspa jest przyciągana. Okej. Okay. Jeden piorun wystrzelił w tą stronę, drugi w tamtą stronę. Ładnie. Okej, okay, ta głowa wiadomo jest skąd, z ostatnich sezonów, z nadgroty. Pam parararam, pam parararam. Jak masz koronki, Christian, pa, podejdź tu. Tu masz bota i zagadaj do niego, to on ci da ten. Będziesz mógł sobie latać na graplerze. Razem z drużyną musicie zregenerować punkt zerowy. Widzisz? Zanim ktoś pojmie, za chwilkę. Jak bezbronni jesteśmy. Jak mamy to zrobić?
Wymyślcie coś. Fuzja zerowa nie jest możliwa bez pełnego odnowienia punktu zerowego. Okej, okay, tak tutaj wygląda. Która to wyspa przyszła? To przyszło teraz, tak? Dobra, słyszeliście paradygmat. Okej, okay, co my tu mamy? To jest taka miejscówka. A, co, armaty były. Chłopie, normalnie z armaty wale. Tak, ja z armatą chcę jechać, nie idzie. Nie. Musisz mnie, Smalczyk, zaprowadzić po tego grapplera, wiesz? Chyba, jak mnie widzisz mnie na mapie, bo jak mnie widzisz, to chodź do mnie. Dobra, mam. Mam. Był ten krzaczek po prostu. Dobra. A, też sobie wziąłem. Punkt zerowy zaczyna znowu świrować pawianka. Dotnijmy go. Okej, okay, przesadziłem chyba. Boom! O, znowu coś grubego będzie chyba. Tak jest, zaczyna się, moi drodzy. Wystrzelił daleko. Nie wiem, co to jest za miejscówka i nie widzę stąd dobrze. Wow, gdzieś do dołu poleciało teraz też. Kolejny strzał będzie. No, strzela jeszcze. Nie. Co to jest? To jest tilted? Tak, chyba ściany tilted to są, no. O! Sprawdźmy to. No, skakuj. Retrospekcję to możesz aktywować, jakby co w budynku. Jestem. Sprawdźmy tą retrospekcję. Gdzie wspólnie musimy zdobywać te punkty, żeby odblokowywać dalej. Okej. Okay. Krzaczor, kontynuuj. Znajdź fragment kaczor, da ci... krzaczor da ci prezent. Poleciał kolejny impuls w kierunku kolejnej wyspy. No dobra. Okej, okay. I... Ej, nie mogę podlecieć. Co jest? Halo. O, teraz mogę. Co to jest? Budka telefoniczna, do której można wejść. Pierwszy na serwerze. Mamy to. Przebrałem się w przebranie. Znalazłem ten tajemniczy obiekt. Oddaję ci go opiekę. Tylko ostrożnie z nim. No dobrze, ale... Co ja mam niby zrobić tutaj, żeby nie nawalić, wariacik? Okej. Okay. Użyj teleskopu. Rozejrzyjmy się troszeczkę, moi drodzy. Jest Der Berger. Aktywujemy kolejną rzecz. To jest retrospekcja. Okej, okay, co to było? To był czas, w którym... A, Kevin powrócił. I niszczyliśmy statki i walczyliśmy z królami. Jak się nazywały jeszcze te wielkie roboty? Co są w Halloween? Wiem, o co chodzi. O tego potwora. Król burzy. O, król burzy, no dokładnie. Co się dzieje chyba? Mhm. Okej. No, moi drodzy. Event trwa już 30 minut. Więc to mogą być ostatnie kawałki tego, co zostanie połączone w całość. Kolejne trzy smugi wyruszyły w niebo. Tu jest przyciągana smuga z jakimiś grzybami. Tutaj, znaczy wyspa z jakimiś grzybami, tak? Wow! Tak. Wow, ale uderzyło! Prawie pierdykło we mnie. Te grzyby są z ostatnich sezonów, nie? Tak. Dobra, mamy kolejnego krzaczora. Kontynuuj, jeszcze tu wrócę, dobra.
Ale to dobra, to tam te misje takie poboczne to walić. Trzeba się rozejrzeć, o co tutaj chodzi. Mamy tu rybkę, którą trzeba by było znaleźć, coś wyłowić. Okej, okay, kumam. Czyli takie, szczerze? Czy mi się wydaje, że te misje się już powtarzają? Tak, one się powtarzają, stary. Albo nie. Dobra, w końcu zaczyna być przyciągana ta wielka plama na niebie, jasna. Ile mamy smug z punktu zerowego? Jedno. Mogę w nią wlecieć? Nie mogę. Czy ona mnie przetnie? No było blisko. Co to jest? Drzewo nieskończoności wycięte z korzeniami? Wyrwane? To jest jakaś postać. Jaka postać? No nie wiem, to drzewo to jakieś takie, nie wiem. I co, ciąg dalszy? Ta. I co teraz? Aj, i spadł człowiek na dół. Dobra, wylećmy na dół, znaczy spadnijmy. Kosia, jeśli spotkasz jeszcze naukowca. No, cały czas spadam. Powiedz mu, że znałam ryzyko fuzji zerowej. Już? Okej. Nasze przetrwanie jest ważniejsze niż moje. Utrzymuj zasilanie punktu zerowego i powodzenia. No i co my tutaj mamy? To chromatyczne drzewko. Rybkę do odłożenia. Ja dałem już rybkę tutaj, miałem. Nie wiem, no to... Czekaj, no nie mogę... No to nie trzeba tego robić. Ja wiem, że nie trzeba tych misji robić. To jest tak po prostu, żeby zająć sobie czas. Mnie bardziej interesuje to, do czego to wszystko nawiązuje. Czy jest jakiś taki, wiesz, easter egg przedwcześnie? No wie, nie wiem. Czy wiemy, czy coś wróci? Na chwilę obecną tak jakoś... Tak nijak mam wrażenie jest, no, nie? Jest słabo, nie widzowie? Na chwilę obecną jest słabo, jak uważacie? Nie wiem, mi się nie podoba totalnie ten event, szczerze. Dla mnie jest słabo. Ja go nie czaję w ogóle. No zbierałem tych kulek 64 i nic się nie dzieje. Bo 40 minut robimy to samo, tak. Na jakichś innych mapach i daje nam to nic. To był zaszczyt. Sadkę nawet. Rozpoczynam fuzję zerową. Okej. Jedziemy z tym. Tak jest, moi drodzy. Fuzja zerowa. Na to wszyscy czekali. Wlatuję w niego. Tak jest. Jest fuzja zerowa. Zlecenie zakończone porażką? Dobra. No i koniec. Całą mapę wydupia gościu. Okej. Okay. Są mapie. Trzy pioruny. Dobra, koniec stary. O, filmik. Nowa mapa. Mhm. Nie gadaj, że tak będzie wyglądać. Zrobiłam co mogłam. Paradygmat? Łocie, sule! Ale zasuwa. Okej. Okej. Kalk! Mr. Beast! Mr. Beast to był, tak? Tak, chyba tak, tak. Mr. Beast to był, widzowie. Nowa mapa. Mr. Beast za setny level, stary. Tak, jest szansa. O kurcze. Ale mapa jest. Jest ta zima, co kiedyś chyba z tym zamkiem. Nowy Battle Bus. Mocny. Ej. Ale gościu... Dobrze jest. Na koniec może być. Cały event za to.
Także moi drodzy, przed nami jest tylko i wyłącznie mapa, na którą będziemy mogli dopiero polecieć jutro. Prawdopodobnie serwery ruszą od godziny 8 do godziny 15. Śledźcie Twitterka, śledźcie mojego YouTubka, Instagrama, wszystkie linki macie w opisie. Jutro oczywiście też będzie odcinek skupowania 100 stopni karnetu, więc też odwiedźcie mój kanał, zobaczcie sobie, co będzie za setny poziom, bo mi się wydaje, że faktycznie Mr. Beast może być za setny poziom, więc będzie mega beczka. Pamiętajcie, na moim Twitterze jest za chwileczkę konkurs na 100 zł PSC, wystarczy wytypować dobry wynik spotkania Polska-Francja do godziny 16 jutrzejszego dnia. Kto pierwszy napisze poprawny wynik, zgarnia stówę. I kodzik Parel obowiązkowo. A i przed zakupem nowego sezonu, jakby ktoś chciał użyć mojego kodu Parel, bym był wdzięczny. Dajcie nam w komentarzu od 1 do 10, jak wam się podobał event. Pamiętajcie, aby wziąć udział w konkursie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!